Magdalena Siuba-Strzelińska, zastępca kierownika Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, dietetyk. W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost ilości osób cierpiących na różnego rodzaju alergie i nietolerancje pokarmowe. Jedną z takich najbardziej rozpowszechnionych nietolerancji pokarmowych jest nietolerancja laktozy. Jeżeli chodzi o objawy nietolerancji laktozy, to są głównie objawy ze strony przewodu pokarmowego, czyli kruczenia, przelewania, wzdęcia. Laktoza to jest dwucukier. To jest dwucukier, który występuje w produktach mlecznych. Jest on rozkładany w naszym organizmie do cukrów prostych, do glukozy i galaktozy. Ale żeby ten cukier został rozłożony do tych cukrów prostych, potrzebny jest enzym laktaza. I właśnie u osób, które mają objawy nietolerancji laktozy, tego enzymu albo brakuje, albo ten enzym wydzielany jest w zmniejszonej ilości. I to właśnie u nich powoduje takie objawy. Najczęściej nietolerancja laktozy występuje u osób dorosłych, u osób w wieku starszym, co jest związane ze zmianami w przewodzie pokarmowym i ze zmniejszeniem ilości wydzielania laktazy, czyli tego enzymu, który trawi cukier mleczny. U dzieci nietolerancja laktozy występuje w znacznie mniejszym stopniu. Często pacjenci pytają mnie, czy przy nietolerancji laktozy muszą wykluczyć w takim razie wszystkie produkty mleczne, jeżeli jest to cukier mleczny. Okazuje się, że nie. Różne produkty mleczne zawierają różną ilość laktozy. I tak na przykład mleko jest najbardziej bogate w laktozę. Dlatego u osób z tą nietolerancją najczęściej zalecamy wykluczenie mleka albo spożywanie mleka w niewielkich ilościach. Natomiast jeżeli chodzi o jogurty czy kefiry, nie muszą być one wykluczane z diety u osób, które mają nietolerancję laktozy. Mogą być one spożywane rzadziej, dlatego że one tej laktozy zawierają mniej. A druga sprawa jest taka, że jogurty zawierają jeszcze bakterie probiotyczne, które mają swój własny enzym laktazę. Dlatego one również rozkładają nam tą laktozę. Warto też przy tym wspomnieć, że mleko owcze albo mleko kozie zawierają podobną ilość laktozy. Dlatego osoby, które mają tą nietolerancję, powinny również zwrócić uwagę na ograniczenie ilości produktów mlecznych. Również innych zwierząt w swoim jadłospisie. Jeżeli chodzi o sery żółte, czy sery brie, albo masło, to one zawierają bardzo niedużą ilość tej laktozy, dlatego te produkty mogą być spożywane w normalnym jadłospisie w takich samych ilościach. Oczywiście są osoby, które nawet reagują na bardzo niedużą ilość laktozy. I dla takich osób są produkty bezlaktozowe dostępne w sklepach. Więc one również nie muszą wykluczać produktów mlecznych, wystarczy, żeby kupowały produkty, które są oznakowane jako produkty bezlaktozowe. Jeżeli ktoś ma nietolerancję laktozy i chciałby dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie produkty powinien włączyć do swojego jadłospisu, których produktów powinien unikać albo je ograniczać, zapraszamy do Centrum Dietetycznego Online, gdzie są profesjonalni dietetycy, którzy udzielą indywidualnej porady.